Hej, to jest kolejny Kwagrans. Dzisiaj będziemy grać w Of Orcs and Men, czyli w grę, o której pewnie nie słyszeliście. Bo nie pisaliśmy o niej zbyt dużo. No tak, mamy chyba 2-3 newsy. Tak, ale zagraliśmy w nią i teraz możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. W każdym razie ta gra jest z gatunku action RPG. Ja liczyłem, szczerze mówiąc, na więcej action niż RPG, ale okazało się, że walka przebiega w nieco inny sposób, niż można to sobie wyobrazić, patrząc na Na gabaryty naszego bohatera. Tak, na tego większego bohatera, który jest orkiem z krwi i kości, ma za towarzysza goblina i jak łatwo się domyślać, obie postacie są grywalne, tak, w jednym czasie. I mają zupełnie różne zestawy umiejętności, które podczas naszej przygody używamy. Tak, ten duży pan, ten duży ork oczywiście jest idealny do rozwiązań siłowych. Ma potężną masę, czyli potrafi dzięki temu rozłożyć kilku przeciwników na łopatki jednocześnie. Natomiast ten mały, no on nie jest taki dobry. Nie preferuje walki w zwarciu, woli bardziej zabijać po cichu, bądź też używać umiejętności, które pozwalają zabić z dystansu. W tym momencie to, co widzicie, to są właśnie takie typowe RPG-owe elementy w tej grze, czyli dialogi z postaciami niezależnymi. Dialogów jest sporo, jak na grę akcji RPG tak naprawdę. I całkiem nam się podobały, ponieważ muszę przyznać, że główni bohaterowie często używają dosyć ciekawego języka. Tak, no nie owijają języka, w bawełnę. Nie owijają w bawełnę. Zaraz zobaczycie zresztą. Lecą jakieś faki, shity i tak dalej. I generalnie to jest naprawdę fajne. Taki klimat całkiem tak, no wiadomo, że miły wprowadza. Orkowie nie są zbyt kulturalni, tak? Tak, tak. Od razu widać, że to jest taki dziki, nieokrzesany barbarzyńca bardziej niż jakiś taki rycerz w lśniącej zbroi. No tak, to by było dziwne, skoro gramy orkiem, no to faktycznie powinien być taki no brutalny, taki no bezkompromisowy i też nie powinien... No i taki jest właściwie. No i taki jest, no taki typowy ork. No. Goblin natomiast jest trochę bardziej wygadany, widać, że ma wszystkie 5 klepek i naprawdę przydaje się podczas jakichkolwiek mediacji, ale... ma też taki paskudny charakter. No taki typowy goblin, taki, tak, chciałby wszystkie, całe złoto świata zgromadzić w jednym miejscu i tak, kąpać się w nim jak Sknerus z Kaczora Donalda. Otóż to. O, tutaj zobaczcie lewitujący miecz akurat, zwrócę wam uwagę. Gra wygląda generalnie jak na mój gust, nie najgorzej, natomiast na zabijają gust, no, tak ją średnio. Zabijają ją takie rzeczy jak animacje postaci, jak właśnie takie szczegóły, typu ten lewitujący miecz, który niby jest jakoś przytwierdzony do pleców bohatera. Ale no nie wiadomo jak, no. To, co przed chwilą, widzieliście, to jeden z takich elementów właśnie RPG. Mamy możliwość wyboru opcji dialogowej. Rodem wzięta nie wiem, czy to jest jakaś... No tak, z Mass Effect na przykład, ale nie wiadomo, czy to ma jakieś swoje... powiązania w dalszej części fabuły, czy jeżeli zdecydujemy się na jedną odpowiedź, to czy ona doprowadzi nas do czegoś innego niż w przypadku odpowiedzi drugiej. No właśnie. Nie są to jakieś wielkie wybory, ale są, no faktycznie są. No i właściwie dobrze, że są, no. Ciekawa rzecz, ale no, gra mogłaby się obejść również bez nich. Tak, ja myślę, że ta gra mogłaby się bardziej, znacznie lepiej sprawdzić w roli takiego slashera z elementami. Tak, typu Darksiders. No ale zobaczcie, jak wygląda walka. Tak, no tu włączamy jeden przycisk, odpala nam się okienko, z którego możemy wybrać jakby nasze zdolności ataku. Okienka są trzy, drzewka są trzy, jest to w przypadku tego dużego pana walka wręcz, umiejętności obronne i wspólna walka. A w przypadku tego goblina jest to walka dystansowa, walka na też również wręcz. W tym przypadku nasz mały goblin korzysta ze sztyletów. No i również też takie ataki właśnie, takie kombosy wspólne. Czyli po prostu nasz mały goblinek wskakuje na tego dużego orka, no a ten go wyrzuca gdzieś hen daleko i to sprawia, że jest, że wykańczamy nasz cel w jakiś taki ciekawszy sposób. Na pewno zauważyliście, że kiedy wybieramy umiejętności, akcja zwalnia i mamy czas, żeby się chwilę zastanowić. Tak, zwalnia, ale nie zatrzymuje się. Tak, ale możemy również ustalić po kolei, chyba jest 5 czy 4 sloty, nie zwróciłem uwagi tak. Na kolejne umiejętności. Oczywiście można walczyć w czasie rzeczywistym, ale wbrew pozorom nie jest to dynamiczne, bo te ciosy muszą trwać po prostu określoną ilość czasu i tak naprawdę dynamicznie walczyć się nie w takim czasie rzeczywistym nie da. Czyli zawsze trzeba po prostu podczas walki przygotować się na to, że wciskamy jeden przycisk, jeden klawisz i musimy wpakować tam w te okienka jakieś umiejętności. Jakoś rozsądnie zaplanować przebieg walki, bo
W tym chyba tkwi klucz do sukcesu. Tak, są różne zdolności. Jedne potrafią zatruć przeciwnika, inne sprawdzają się dobrze na przeciwnikach opancerzonych, inne nie. Także trzeba sobie odpowiednio dopasować cały ten build jakby, zaplanować cały ten atak, żeby to się nam powiodło. Tak. To, co teraz widzieliście, co zrobił Tomek, to umiejętność tego goblina, bo on może się stać niewidzialny, ale no w tym przypadku akurat nie miało to nie mieliśmy sensu. Wyjścia, musieliśmy walczyć. Tak. Nie dało się tego inaczej. Konflikt i ulubiony cios Tomka, rzut goblinem w przeciwnika zakończył się pełnym sukcesem. To jest bardzo efektywne na łucznikach, którzy gdzieś tam stoją, na jakichś daszkach na przykład, gdzie ten zwykły ork nie potrafi się dostać. Dlatego właśnie trzeba sobie to jakoś dobrze rozkminić, tak jakby, te wszystkie ataki. Dobrego cela obrać i strzelasz po prostu. Tutaj jako ork wybrałem sobie ataki, które będą ranić jednocześnie kilku przeciwników. No, skupili się tak, więc to jest dobra opcja. To jest akurat ciekawe, że nawet jeżeli nie wybierzemy sobie żadnych umiejętności podczas walki, czyli nie zapełnimy tych kółeczek, to i tak nasze postaci mają domyślnie pewien atak ustawiony. Tak, pewien standardowy atak. Będą walczyć, ale wiadomo, że nie tak efektywnie jak wtedy, kiedy zrobimy to sami. Tak, no chyba, że jakby zapoznacie się już trochę z grą, już trochę pogracie, to wtedy naprawdę już macie niezłego powera w łapie, ten ork potrafi mocno przywalić i wtedy już tak naprawdę nie trzeba korzystać z jakichś wielkich, wyszukanych umiejętności. Wystarczy kilka zwykłych ciosów i naprawdę każdy przeciwnik po prostu nie ma szans. No, tu koncertowa akcja, niestety wszyscy cię zobaczyli. No tak, tutaj akcja trochę właśnie... Ale nie szkodzi, ty ich teraz tutaj zapędzi, że to jest twój większy kolega. Co ciekawe, postacie można przełączać cały czas w dowolnej chwili i możemy sobie obrać, kiedy chcemy sterować orkiem, a kiedy goblinem i w zasadzie nawet podczas wyboru umiejętności chyba można to przełączyć. Tak, dokładnie. No i oczywiście, kiedy kontrolujemy jedną postać, ta druga za nami podąża. Jedyna opcja, kiedy ta druga postać się zatrzymuje, to wtedy, kiedy gramy goblinem i na przykład stajemy się niewidzialni. Wtedy nasz ork się domyśla, że ma nie iść za swoim kolegą i gdzieś tam zostaje z tyłu, czeka na nas, aż z powrotem staniemy się widzialni. No i to taki przejaw na plus, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, natomiast zdarzają się też takie sytuacje, kiedy zabijemy, właśnie będąc niewidzialnym, zabijemy jakiegoś strażnika. A reszta nie widzi. A reszta po prostu mija jego zwłoki i tak jakby go nigdy nie poznali. Tak, to jest cudowna sprawa. Naprawdę jest tak czasami, że stoi trzech strażników, zabije jednego, dwójka stoi w naprawdę niewielkiej odległości od ciała swojego kolegi, ale i tak nikt nie reaguje. Tak. No może się nie lubili, kto wie. No ale to jest bardzo dziwne. Też miałem taką sytuację, że jacyś mieszczanie gadali ze strażnikiem, zabiłem strażnika, a mieszczanie dalej gadali, prawda, z ciałem. Nie wiem, jak to... Może go też nie lubili. No tak, no. To, co widzieliście przed chwilą, czyli mapa, no cóż, trzeba powiedzieć jedno o świecie gry, że nie jest zbyt złożony. To jest taki system korytarzy tak naprawdę. No, tu się nie zgubimy, po prostu idziemy przed siebie. Chodzimy od punktu A do B i czasami się jakaś odnoga trafi. Jak tutaj właśnie, że tylko tutaj mógł w to miejsce wejść ten nasz goblin. No właśnie, bo to gabarytowo też jest czasami ograniczone. Goblin się dostanie tam, gdzie ork nie może. Tak więc gdzie ork nie może, goblina pośle. Tam goblina pośle, czy go rzuci, czy goblin sam przejdzie, to już jest oczywiście jego wola. Mamy też ekwipunek, zbieramy różne przedmioty, które są ukryte w skrzyniach, sakiewkach. One są oczywiście rozblokowane w tych takich korytarzykach. No i jak to w RPG, po prostu coraz lepszy sprzęt, coraz lepsze statystyki. No tak, nie ma w tym jakiejś filozofii głębszej. Nie ma w tym jakiejś głębszej filozofii, to jest standardowy taki RPG-owy inwentarz, w którym po prostu im znalazłem, tym lepiej. No warto sprawdzać każdy zakątek, bo tam często jest tak, że są poukrywane jakieś skrzynki. Ciężko je wypatrzeć w pierwszej chwili, więc trzeba naprawdę wytężyć wzrok, żeby dostrzec coś, co można sobie zabrać. A tutaj właśnie zauważyłem strażnika, który jest odwrócony tyłem. No i oczywiście... Aż się prosi, tak. No po prostu nie ma innej możliwości. No, ten wartownik nie był zbyt rozsądny. Ale trzeba uważać, bo często jest tak, że okolice patrolują inni strażnicy, ale też są troszkę głupiutcy, ponieważ jak zobaczą ciało kolegi na ziemi zakrwawione, prawda, trochę szkoda, to nie zareagują. Tylko jedna animacja takiego zabójstwa. To znaczy tak, jeśli chodzi o wykańczanie jakby ludzi, to jest jedna animacja, ale nie można zapomnieć o tym, że nasz goblin też zabija orków w ten sposób, albo gobliny inne, więc... Wszystko jest jakby dostosowane do gabarytów przeciwnika i fajnie to wygląda, jak na przykład ten nasz goblin wskakuje na
głowę orka, zaczyna tam z nim wojować, ten ork, prawda, wierzga się, próbuje zrzucić naszego goblina. No jest to jakieś fajne takie udogodnienie. No, kolejny nierozsądny strażnik. Tak, stał tyłem, nie wiem czego on pilnował. W każdym razie... Beczki. W każdym razie jesteśmy bezpieczni. Strażnicy odeszli, ja sobie to jeszcze wykończę jednego, jeżeli mi się uda. Ale ten drugi już powinien zareagować, no już nie wjeżdżajmy aż tak bardzo na sztuczną inteligencję. Zobaczymy. Dobra, o, no faktycznie proszę. Nas zobaczył. Jednak się ogarnął. I alert, i proszę Wydaje bardzo. Wydaje mi się, że wezwał też swoich Tomek kolegów. Tomek ma doskonałą taktykę. Jako goblin zabija najpierw pojedynczo przeciwników, a gdy się pojawi więcej niż to jeden... To szybko uciekam do swojego to ucieka, żeby orka. Oni, żeby ich majestat tego wielkiego orka, wojownika, ich po prostu... Przytłoczył i niech nie mieli zbyt wielkiej ochoty, aby walczyć. No i tutaj widzicie, że jeden pan przeciwnik odłączył się od grupy, zaatakował samotnie, więc szybko się na niego rzucę. Jakby skupię obie postaci na ataku, na atakowaniu jednego celu. To też czasami mamy takie elementy jak na przykład unik, bądź też zasłonięcie się tarczą i to wszystko ma jakiś tam wpływ na, tak, to jest, na siłę naszych ciosów. To jest fajne, że na przykład jeżeli przeciwnik ma tarczę, to trzeba dostosować jakby swoje umiejętności do tego przeciwnika. Nie możemy go atakować zwykłymi ciosami, ponieważ on je po prostu sparuje, zablokuje. To tak jakby zasada w papier, nożyce, kamień. No tak, tak. Jeżeli... Każdy ma swoje słabsze punkty, trzeba je wykorzystać. Tak. Im lepiej je wykorzystamy, tym bardziej efektywne są nasze poczynania w walce. Także no jest w tym jakiś element strategii, no ale tak naprawdę na dłuższą metę to już człowiek zaczyna no, mieć dosyć. No i kolejny awans. To już jesteś na trzecim poziomie. Tak, tutaj poziomy lecą strasznie nie szybko. Przelewki. Strasznie szybko lecą poziomy. I masz punkty umiejętności. Kiedy drodze. Awansujemy, to oczywiście sobie ulepszamy umiejętności, atrybuty. No po prostu odpisowujemy sobie swoje postaci. One zawsze awansują w tym samym czasie. No jak bracia. No prawie. Tak. Ale kto wie, jaki był ojciec. Czy był jeden? Dobra, nieważne. W każdym razie to, co widzicie teraz, to dalsze przemierzanie miasta. Tak, po tych korytarzach. Tutaj akurat zapomniałem być niewidzialnym, więc ktoś mi zauważył. Zapomniałeś być niewidzialnym, ale spokojnie, twój wielki zielony kolega jest obok. No i znowu zaznaczamy sobie swój cel. Przy okazji widzimy, ile ten cel ma punktów ataku, ile punktów obrony. W tym przypadku, widzicie, ten pan ma 20 pancerza, więc możemy mu zbić ten pancerz jakąś specjalną umiejętnością, którą posiada ten goblin, ale chyba i tak wykończę go czymś innym, zaraz zobaczę. No tak, to jest właśnie dziwne, że jednym z ataków dystansowych goblina jest kopniak tak naprawdę, no, który za bardzo dystansowy to nie jest. No ale twórcy akurat tak uznali, że... To jest może jakaś pomyłka. Że tak będzie rozsądniej, no nie wiem. Nie no, wiem, co o tym przemawiało. Jeśli chodzi o moje wrażenia z gry, no to muszę przyznać, że naprawdę wydała mi się strasznie monotonna. Ciekawy pomysł, ale jednak nie trafił po prostu w mój gust, bo niektórzy mogą lubić kombinować, jakoś tak próbować zadawać te ciosy, przebijać się przez blok przeciwnika, wykorzystywać jego słabe punkty. Tak, ale boję się, że ludzie pomyślą, że to jest takie God of War, Darksiders, no właśnie, coś w tym stylu. Ja sądziłem, że to będzie coś w tym stylu i byłem bardzo zajarany, gdy sprawdziłem trochę informacji na temat gry w internecie. A przede wszystkim spojrzałem na obrazki, bo ten no, ork tak. Jest naprawdę fajny i zapowiadał się naprawdę świetnie, no ale niestety okazało się, że to strasznie lamerski ork i nie walczy tak płynnie, no, tak nie rozrzuca tych przeciwników po kątach. Ta gra jest bardzo taka hermetyczna i naprawdę trzeba mieć czas, żeby przy niej usiąść, nauczyć się tego wszystkiego i jeśli ktoś chciał po prostu trochę się wyżyć, no to niestety to nie jest ten tytuł. To nie jest ten ork, który rozwala wszystkich po kątach, prawda, no niszczy po prostu wszystko jak leci. To nie jest ten ork, który prawda, potrzebuje trzech przycisków, żeby rozwalić po prostu pół armii. No on tutaj sobie wypracowuje jakąś taktykę, żeby tam po trochu zadawać jakieś tam obrażenia, no ale no to jest takie no mało efektowne tak naprawdę i mało efektywne czasami. Inna sprawa, o właśnie teraz nasz ork zamienił się w berserkera. To jest akurat ciekawe, ponieważ jeżeli nasz ork jest w trybie berserkera, to atakuje wszystko jak leci, również naszego goblina, dlatego trzeba się trochę oddalić. I akurat w tym trybie nie ma czego się przyczepić tak naprawdę, ponieważ no... Zaraz zginie. To jest taki prawdziwy ork, no. Naparza wszystko jak leci, a czasem nawet jest jakaś fajna animacja, kiedy... A goblin ma jakąś taką? Goblin raczej nie ma takich animacji, on nie wpada w tryb berserkera. On ma też taki pasek, ale zużywa go podczas zadawania kolejnych ciosów specjalnych, więc trochę inaczej to wygląda. I to jest ciekawe, ponieważ jak nasz ork jest w trybie berserkera, to go nie kontrolujemy, absolutnie nie mamy żadnej kontroli.
Więc liczymy po prostu na to, że będzie działał rozsądnie w miarę i będzie atakował przeciwnika, a nie nas. No ale to akurat trzeba liczyć na łód szczęścia. No i sami zobaczcie, no gra o orkach, czyli każdy sobie myśli, że wow, to będzie niezła naparzanka. No, po prostu krew się będzie lała strumieniami. Ci przeciwnicy będą latać po prostu no, na lewo i prawo. A tymczasem ta walka się ogranicza tak naprawdę do, no widzicie, raz ja go uderzę, raz on mnie uderzy, raz ja go uderzę, raz on mnie uderzy. No nie ma w tym jakiejś większej filozofii, nie jest to jakieś bardzo, bardzo efektowne. No i na dłuższą metę trochę męczące. No dobrze, to chyba wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy Quagrans. Recenzja w przygotowaniu. Tak, robi się. Tomek ją popełnia, więc niebawem poznacie nasz werdykt w sprawie Of Orcs and Men. No, teraz mogę zdradzić, że to nie będzie gra roku. Nie, nie będzie. Prawdopodobnie nie. No, ale zobaczymy za kilka dni. Trzymajcie się. Na razie.